Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić rowerek z płyt CD. Film ten przygotowałam na prośbę widzów. Do wykonania roweru potrzebuję dwie płyty CD, opakowanie z płyt CD, marker, patyczki, nożyczki, sznurek i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw z patyczków układam kształt roweru. Markerem rysuję miejsce cięcia. Odcinam patyczki w miejscach, które zaznaczyłam. Sklejam ze sobą poszczególne części. Następnie patyczek rozcinam wzdłuż na pół. Ucinam kawałek, który posłuży jako kierownica. Zaokrąglam krawędzie. Przyklejam kierownicę do roweru. Z patyczka wycinam siodełko i również przyklejam. Obrysowuję markerem boki kierownicy i tył siodełka. Z opakowań po płytach wycinam kółeczka, na których umieszcza się płyty. Przyklejam je do rowerka. W dwóch miejscach roweru przewiązuję sznurek. Na koniec na kółeczkach umieszczam płyty. I gotowe! Taki rower będzie fajną ozdobą na ścianę. Możecie na nim przechowywać swoje ulubione płyty CD z muzyką lub filmy z wycieczek czy wakacji. Rowerek możecie oczywiście pomalować farbami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i serdecznie pozdrawiam. Pa, pa!